Dzień dobry Państwu. Mówi do Państwa w dniu 6 marca 2024 roku Teresa Garland, prezydent elektorski Rzeczypospolitej Polskiej, jak i szefowa suwerennego narodowego rządu polskiego. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym muszę poinformować opinię publiczną o tym, że do Sądu Okręgowego w Krakowie już jakiś czas temu wpłynął akt oskarżenia przeciwko mojej osobie ze sądu, przepraszam, nie ze sądu, tylko z prokuratury okręgowej ze Szczecina od prokurator pani Katarzyny Żukrowskiej. Jest to sygnatura nadana w Sądzie Okręgowym w Krakowie 6K2/24. Oskarża się mnie, proszę Państwa, za słowa z artykułów o bardzo ciężkim kalibrze. Oczywiście wszystkie te zarzuty są całkowicie bezpodstawne i niezgodne z konstytucją, gdyż artykuły, na podstawie których mnie się oskarża, po prostu są niezgodne z konstytucją. W ostatnich dniach zwróciłam się do Sądu Okręgowego w Krakowie po tym, jak otrzymałam ten akt oskarżenia. O kilka spraw zwróciłam się, proszę Państwa. Po pierwsze, wystosowałam sprzeciw na ten akt oskarżenia z wnioskiem o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego artykułów Kodeksu Karnego. Następnie napisałam informację do sędziego o filmowaniu posiedzenia w wyżej wymienionej sprawie, ponieważ ma odbyć się posiedzenie organizacyjne w dniu 20 marca 2024 roku, godzina 9:30, sala 211 przy Sądzie Okręgowym w Krakowie, ulica Przyrondzie 7. Następnie złożyłam wniosek o zweryfikowanie bezstronności sędziego w wyżej wymienionej sprawie oraz potwierdzenie przez niego jurysdykcji i prawa. Ja tutaj odczytam ten wniosek, a wszystkie, proszę Państwa, materiały, zarówno ten sprzeciw na akt oskarżenia, jak i wniosek o zweryfikowanie bezstronności sędziego, proszę Państwa, są dostępne na stronie internetowej www.tymczasowaradastanu.wordpress.com. Również jest to zamieszczone w dokumencie Worda. Także ewentualnie kto ma ochotę, może również posiłkować się argumentacją, którą tam zawarłam, ponieważ uważam, że jest słuszna. Odczytam teraz wniosek o zweryfikowanie bezstronności sędziego w wyżej wymienionej sprawie oraz potwierdzenie stosowanej przez niego jurysdykcji i prawa. Informuję, iż na podstawie konstytucji mam prawo do rzetelnego, uczciwego, jawnego i sprawiedliwego procesu sądowego. Aby proces sądowy spełniał wymogi konstytucyjne i aby suweren, czyli członek narodu polskiego, miał pewność, że jest osądzany we właściwym sądzie, przez właściwego sędziego oraz na właściwym, przynależnym mu prawie i we właściwej jurysdykcji, wnoszę o zweryfikowanie sędziego pod kątem spełnienia postanowień racji stanu polskiej konstytucji. Na podstawie artykułu 4 suweren sprawujący władzę zwierzchnią bezpośrednio w związku z artykułem 7, 8, 30, 45 ust. 1, 53, artykułem 87 ust. 1 oraz innych konstytucji, mając na uwadze chaos i anarchię instytucjonalno-prawną w Polsce, wnoszę o zweryfikowanie bezstronności sędziego oraz potwierdzenie stosowanej przez niego jurysdykcji oraz prawa. Proszę o doręczenie mi do 14 dni
informacji zwrotnej z odpowiedziami na poniższe moje zapytania. Proszę o odpowiedź tak lub nie na poniższe pytania. Pytanie numer 1. Czy procedujący wyżej wymienioną sprawę sędzia uznaje nadrzędność polskiej konstytucji nad prawem unijnym? Pytanie numer 2. Czy sędzia zgodnie z artykułem 8 uznaje konstytucję jako najwyższe prawo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? Pytanie numer 3. W związku z żydowskim wątkiem w sprawie uprzejmie proszę o odpowiedź, czy sędzia jest Żydem lub pochodzenia żydowskiego lub czy jest skoligacony z Żydami. Jeśli tak, to sędzia powinien zostać wymieniony, bo inaczej to istnieje prawdopodobieństwo stronniczości i braku bezstronności. Pytanie numer 4. Czy sędzia jest sędzią suwerennego, narodowego państwa polskiego jako autonomicznego i niezależnego bytu na arenie międzynarodowej, chronionego międzynarodowym prawem do samostanowienia narodów, czy też jest sędzią korporacyjnym? Wnoszę o doręczenie mi do 14 dni kserokopii lub okazania mi podczas pierwszego posiedzenia legitymacji sędziego jako urzędnika państwowego. I wreszcie pytanie 5. Wnoszę o potwierdzenie stosowanej przez sędziego jurysdykcji prawa. Załącza moje świadectwo lojalności Polaka, oświadczenie o jurysdykcji prawnej. Proszę o odpowiedź, czy sędzia jest w stanie zapewnić mi realizację podczas procesu wszystkich przynależnych mi praw zawartych w moim oświadczeniu o jurysdykcji prawnej? Jeśli ten sąd nie jest w stanie zapewnić mi przynależnych mi bez wątpienia standardów prawnych, proszę o odstąpienie od procedowania sprawy do momentu pojawienia się w Polsce właściwego sądu. I to, proszę Państwa, pismo skierowałam do sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie, pana Bogdana Jędrysa. To jest 6 Wydział Karny, dotyczy sygnatury akt 6K2/24. Mam nadzieję, że sędzia odniesie się do tego, i mam nadzieję, że jeżeli ten proces miałby ruszyć, ale ja uważam, że to ten akt oskarżenia powinien być absolutnie po prostu oddalony, ale jeżeli by sprawa ta musiała ruszyć, to będę żądać od początku przejrzystości, jasności, klarowności, żeby uporządkować, proszę Państwa, oddolnie system prawny. I mam nadzieję, że sędziowie, prokuratorzy i prawnicy staną na wysokości zadania. Jest to, proszę Państwa, szansa na to, żeby zrobić porządek w polskim systemie prawnym i sądowniczym od dołu, czyli przywrócić Polakom przynależne nam prawa w oparciu przede wszystkim o konstytucję, ale nie tylko. Mamy również prawa, które są zwyczajowe i które powinny być stosowane. Związane jest to z naszą kulturą, tożsamością, wynikające z naszej wiary, tradycji i wyznawanych przez nas wartości i zasad cywilizacji łacińskiej wynikających z wiary chrześcijańskiej. Proszę Państwa, dodatkowo jeszcze wystosowałam również dwa pisma. Było to związane żądanie odstąpienia od obrony Teresy Garland w sprawie o sygnaturze 6K2/24 w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Jest to żądanie wysłane do pana adwokata Macieja Burty, dlatego że sędzia wyznaczył wbrew mojej woli, bez powiadomienia mnie, adwokata z urzędu, właśnie pana Macieja Burtę. Problem, proszę Państwa, jest taki, że ja nie życzę sobie, aby sędzia w moim imieniu, za moimi plecami i wbrew mojej zgodzie po prostu przyznawał mi adwokata z urzędu. Nie dlatego, że mam coś przeciwko adwokatom z urzędu, bo zawsze mogą być pomocni, ale
Jest to dla mnie niebezpieczne, a poza tym urąga, proszę Państwa, godności mojej osoby ludzkiej. I mam złe doświadczenia z tą procedurą przyznawania przez sędziego, wbrew woli oskarżonego, adwokata z urzędu. Proszę Państwa, w sprawie o sygnaturze 451 przez 2K, 451 przez 21, to był sąd, proszę Państwa, rejonowy w Wieliczce. Tam właśnie sędzia wyznaczyła mi adwokata z urzędu, na którego ja nie wyraziłam zgody. Następnie ja napisałam do tego adwokata, że ja go zwalniam. I proszę Państwa, 9 miesięcy później ten adwokat występuje jako upełnomocniony rzekomo przez sędziego na poczet mojej osoby podczas rozprawy, w której miała nastąpić decyzja o moim aresztowaniu. I ja, proszę Państwa, nie miałam prawa tam wystąpić, ponieważ mnie już aresztowano, zatrzymano mnie wtedy i w moim imieniu, rzekomo uprawomocniony wbrew mojej woli przez sędziego adwokat, występował na tej rozprawie, a mnie nie dopuszczono do rozprawy. Czyli zanegowano mi de facto moje prawo człowieka do obrony. Naruszono artykuł 30 Konstytucji, proszę Państwa, o godności człowieka, który powinny przestrzegać wszystkie sądy i prokuratury. I proszę Państwa, zostałam pozbawiona de facto realizowania mojego prawa człowieka i zdolności człowieka do tego, żeby sam się bronił. A my jako osoby ludzkie mamy właśnie to prawo decydowania o sobie samym. I to jest to, co chcą nam zabrać globaliści, czyli wolną wolę, proszę Państwa. I oni używają do tego wszelkich sposobów, między innymi właśnie sędziów, psychiatrów, tak zwanych opinii psychiatrycznych itd., itd. W mojej, proszę Państwa, sprawie wtedy nie było żadnej opinii psychiatrycznej. Nie było w ogóle żadnej podstawy do tego, jak nie widzi mi się sędziego i jej ocena na oko, że mi może być, że mnie może być potrzebny adwokat, bo mogę być nienormalna. Proszę Państwa, jeżeli w ten sposób sędziowie, prokuratorzy i prawnicy podchodzą do sprawy, to ja mam pełne prawo żądać właśnie odsunięcia adwokata, gdyż to ja decyduję, czy ja chcę mieć adwokata, czy nie, czy mam się bronić samodzielnie i jeżeli zechcę skorzystać z adwokata, to sama po prostu o tym zdecyduję, tak? I jeżeli Skarb Państwa zechce mi wtedy zapłacić, bo na przykład mnie nie stać na adwokata, to wtedy, proszę Państwa, oczywiście jest to dobra inicjatywa, ale nie na zasadzie, że sędzia przyznaje mnie adwokata, ja nie wyrażam zgody na to, dlatego że adwokat nie może być moim pełnomocnikiem, ani nie może być moim reprezentantem, ponieważ ja jako osoba ludzka ze wszystkimi przynależnymi prawami, tylko ja mogę być swoim reprezentantem i pełnomocnikiem przed sądem. Adwokat co najwyżej może spełniać funkcję społeczną jako obrońca na przykład prawa, proszę Państwa, i to całego prawa, które się danemu człowiekowi należy. Zobaczcie Państwo, mamy sędziego, który ma wydać wyrok, mamy prokuratora, który chce skazać człowieka, mamy rzekomego obrońcę, który jest tak naprawdę pośrednikiem handlowym pomiędzy sędzią, a pomiędzy oskarżonym, a ja się pytam, a gdzie mamy obrońcę prawa? Ale nie tylko tego prawa korporacyjnego, obrońcę wszystkich, całego prawa. Nie ma takiej funkcji. I tu się powinni zastanowić sędziowie, prokuratorzy i prawnicy, bo taka funkcja powinna być, ale taki prawnik musiałby być wykształcony w prawie naturalnym, w zasadach cywilizacji łacińskiej, w konstytucji. I to jest, i po prostu działać bezpośrednio na konstytucji, a nie na kruczkach prawnych, na jakichś ustawach z kodeksu karnego, proszę Państwa, artykułach, które są niezgodne z podstawowymi prawami z konstytucją. I dlatego, proszę Państwa, ja po prostu zwolniłam adwokata z urzędu i odczytam zarówno teraz pismo, jakie skierowałam do pana adwokata, jak również pismo, jakie skierowałam do sędziego.
I teraz tak, żądanie odstąpienia od obrony Teresy Garland w sprawie o sygnaturze 6K/2/24 w Sądzie Okręgowym w Krakowie, adwokat Maciej Burda. Szanowny Panie, zarządzeniem z dnia 20 lutego 2024 roku sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Bogdan Jędrys, 6 Wydział Karny, wyznaczył dla mnie Pana jako mojego obrońcę, adwokata z urzędu w wyżej wymienionej sprawie. Uprzejmie informuję, iż ta decyzja nie była ze mną skonsultowana. Nie wnosiłam do sądu o adwokata z urzędu. Tą decyzją za moimi plecami została naruszona moja godność osoby ludzkiej. Artykuł 30 Konstytucji w postaci zanegowania mi prawa do decydowania o sobie samej i o sposobie prowadzenia przeze mnie wyżej wymienionej sprawy. Na podstawie artykułu 4 suweren sprawujący władzę zwierzchnią bezpośrednio i artykułu 30 oraz innych konstytucji zwalniam Pana z obowiązku reprezentowania i obrony mojej osoby w wyżej wymienionej sprawie oraz unieważniam zarządzenie sędziego z dnia 20 lutego 2024 roku, w którym został mi Pan wyznaczony na obrońcę z urzędu. W związku z powyższym wzywam Pana do odstąpienia od reprezentowania mnie i od obrony mojej osoby. Nie udzielam Panu pełnomocnictwa do zajmowania się prowadzoną przeciwko mnie wyżej wymienioną sprawą. Nie udzielam Panu prawa do występowania w związku z moją sprawą przed jakimikolwiek mediami, sądami, urzędami, etc. Nie udzielam Panu zgody na wgląd do akt mojej sprawy. Wszelkie ewentualne Pana działania na moją rzecz lub w mojej sprawie, wbrew wyżej ogłoszonej przeze mnie decyzji, będą przekroczeniem Pana uprawnień, złamaniem Konstytucji, w wyniku działań sprzecznych z polską Konstytucją, która jest najwyższym prawem w Polsce. I to jest, proszę Państwa, pismo do adwokata. Jednocześnie zostało również wystosowane pismo w tej sprawie do sędziego, i też odczytam obydwa pisma, wszystkie pisma, które tutaj odczytam, proszę Państwa, znajdują się na stronie www.tymczasowaradastanu.wordpress.com. Tam właśnie w artykule odnośnie Teresa Garland, sprzeciw do akt oskarżenia z wnioskami, znajdziecie wszystkie te materiały. Proszę Państwa, teraz odczytam tą informację o niekorzystaniu z adwokata z urzędu. Zarządzeniem z dnia 20 lutego, i to jest oczywiście skierowane do sędziego, zarządzeniem z dnia 20 lutego 2024 roku sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Bogdan Jędrys, 6 Wydział Karny, wyznaczył dla mnie pana Macieja Burdę jako mojego obrońcę, adwokata z urzędu w wyżej wymienionej sprawie. Uprzejmie informuję, iż ta decyzja nie była ze mną skonsultowana. Nie wnosiłam do sądu o adwokata z urzędu. Tą decyzją za moimi plecami została naruszona moja godność osoby ludzkiej, artykuł 30 Konstytucji, w postaci zanegowania mi prawa do decydowania o sobie samej i o sposobie prowadzenia przeze mnie wyżej wymienionej sprawy. Uprzejmie informuję, iż na podstawie artykułu 4 suweren sprawujący władzę zwierzchnią bezpośrednio i artykułu 30 oraz innych konstytucji zwolniłam adwokata Macieja Burdę z obowiązku reprezentowania mnie i obrony mojej osoby w wyżej wymienionej sprawie. Wszelkie ewentualne jego działania na moją rzecz lub w mojej sprawie, wbrew mojej ogłoszonej mojej decyzji, będą przekroczeniem jego uprawnień, złamaniem Konstytucji, w wyniku działań sprzecznych z polską Konstytucją, która jest najwyższym prawem w Polsce. Więc to, proszę Państwa, były pisma, to były te wnioski, pisma. Wcześniej myślę, że wspomniałam już Państwu o tym, że będę również po prostu napisałam informację również do sędziego, że będę filmowała po prostu cały ten proces, to wszystko od początku do końca, i tylko przeczytam Państwu tę informację.
treść tej informacji. Jest to też do sędziego informacja o filmowaniu posiedzenia w przedmiotowej sprawie. Działając w obronie koniecznej dla zapewnienia mi bezpieczeństwa procesowego ze względu na moje obawy ewentualnego matactwa procesowego, czego doświadczyłam w przeszłości ze strony sądów i prokuratorów, uprzejmie informuję, iż posiedzenie w dniu 20 marca 2024 roku oraz każde następne będzie przeze mnie filmowane. Ewentualne uniemożliwienie mi filmowania posiedzenia byłoby nadużyciem władzy, szczególnie, że proces mój jest historycznym procesem politycznym, a poruszane kwestie dotyczą całego społeczeństwa polskiego, suwerenności państwa polskiego i legalności jego władz, praw człowieka, sprawiedliwości, prawdy, wolności i demokracji. W związku z powyższym wideo dokumentowanie przeze mnie wyżej wymienionej sprawy jest jak najbardziej zasadne. I tutaj, proszę Państwa, przejdę już bezpośrednio do tego aktu oskarżenia, do sprzeciwu na akt oskarżenia, datowany 4 marca 2024 roku, pismo do Sądu Okręgowego w Krakowie, 6 Wydział Karny, sędzia Bogdan Jędry, sygnatura akt 6K2/24, sprzeciw na akt oskarżenia z wnioskiem o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego artykułów kodeksu karnego. To będzie, proszę Państwa, dosyć długie, ale myślę, że warto odsłuchać to, co mam teraz do odczytania Państwu, ponieważ uważam, że jest to zupełnie alternatywne podejście do obrony oskarżonej niż to, co było do tej pory, gdyż to, co do tej pory, z czym ja się spotykałam, o czym słyszałam i jak te filmiki na internecie oglądałam ze sądów, to nikt nie podejmował w obronie oskarżonego podstawowych kwestii. Czy dane w ogóle artykuły, o które się ludzi oskarża, czy one są w ogóle zgodne z konstytucją? I taki człowiek mógł dopiero po przejściu całego procesu po prostu żądać uzgodnienia tego w Trybunale Konstytucyjnym. To jest, proszę Państwa, absurd, dlatego że cała machina, to wszystko jest bardzo kosztowne. I zanim ja przejdę pierwszą instancję, drugą instancję, a potem do Trybunału Konstytucyjnego, ewentualnie zgłoszę, to po pierwsze, proszę Państwa, Trybunał Konstytucyjny nie ma terminu, w którym on ma obowiązek się wypowiedzieć w danej kwestii, więc mogą się nie powiedzieć nigdzie, proszę Państwa. Druga kwestia jest taka, że w Polsce jak tworzone jest prawo, to nie idzie ono najpierw do Trybunału, żeby ocenić jego zgodność z Konstytucją, proszę Państwa. I ono wchodzi tak, na bazie domniemania, że dany artykuł czy przepis jest zgodny z Konstytucją. A w rzeczywistości więc, dlatego mamy, proszę Państwa, pełno ustaw i praw i w kodeksie karnym tak samo, które są niezgodne z Konstytucją, a one są respektowane przez sędziów, przez prokuratorów i ludzie za to idą siedzieć do więzienia, proszę Państwa, niesłusznie, bezprawnie, wbrew podstawowym prawom człowieka. Bo taki system sobie, proszę Państwa, politycy ze sędziami, z prokuratorami wykombinowali. Oni, proszę Państwa, z tego żyją. Kosztem nas, obywateli. I dlatego należy opominać się, proszę Państwa, od samego początku o te nasze prawa. O po prostu rozeznanie, czy dany przepis, dana ustawa z kodeksu karnego, czy jakiegokolwiek innego, jest zgodny z Konstytucją. A poza tym nam się należą prawa zwyczajowe, zasady cywilizacji łacińskiej. I trzeba również rozeznać, czy dany przepis prawny jest z tym zgodny. I ja żądam, żeby w tej chwili sędzia właśnie zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego, zamiast rozpoczynać proces sądowy, angażować całą masę ludzi, pieniędzy, wydatków, mojego czasu, stresu. Czy to tak ma funkcjonować? Nie. To jest, proszę Państwa, jedyna reforma, która jest w stanie uciąć na samym dole procesy sądowe, które w ogóle nie powinny mieć miejsca. I dlatego ja właśnie o to się zwracam. I mam nadzieję, że sędzia to zrobi. A jeżeli, proszę Państwa,
są jakieś instytucje, bo wiemy, że w tej chwili, proszę Państwa, Trybunał Konstytucyjny i cały ten system się wali, powinna jakaś powstać grupa prawników albo jakieś gremium, ci, którzy się nie zgadzają z tymi systemowymi sprawami i na przykład przy Sądzie Okręgowym w Krakowie jakieś kolegium, które samo oceni, że te artykuły z kodeksu karnego, biorąc pod uwagę wszystkie nasze prawa, bo tu nie chodzi o to, żeby klepnęli po prostu w ich systemie, tylko chodzi o rozeznanie wszystkich naszych praw, żeby jakieś kolegium, które oceni, czy dane ustawy są w ogóle zgodne z konstytucją, dane przepisy kodeksu karnego. No chyba są jacyś jeszcze świadomi, proszę Państwa, i rzetelni i uczciwi prawnicy, adwokaci, nie wiem, jacyś sędziowie, którzy to ocenią. Przecież nie może tak dalej być. Bo inaczej zawali nam się państwo, a nam się państwo już wali. Widzimy, co robią na górze. Dlatego jedyna rzecz jest zadziałać po prostu od dołu. I oni to mogą zrobić. Teraz, proszę Państwa, muszą wszyscy się wykazać papierkiem lakmusowym. Wszyscy, sędziowie, prokuratorzy i tak samo prawnicy. Oni muszą się opowiedzieć, po której stronie stoją. I dlatego, proszę Państwa, ja odczytam teraz ten akt. Mam nadzieję, że okaże się dla Was inspirujące i interesujące i zachęcam do pobrania całych materiałów ze strony www.tymczasowaradastanu.wordpress.com. Sprzeciw na akt oskarżenia z wnioskiem o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego artykułów Kodeksu Karnego. Składam sprzeciw na akt oskarżenia z wnioskiem o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego artykułu 128 paragraf 2 Kodeksu Karnego, artykuł 135 paragraf 2 Kodeksu Karnego, artykuł 255 paragraf 1 Kodeksu Karnego, artykuł 256 paragraf 1 Kodeksu Karnego, artykuł 257 Kodeksu Karnego w celu ustalenia ich zgodności lub niezgodności z artykułem 54 Konstytucji w kontekście zapewnienia wolności słowa w debacie publicznej oraz w kontekście niezabezpieczenia łamania podstawowych praw człowieka z deklaracji z ONZ z 10 grudnia 1948 roku oraz w związku z rozprzestrzeniającą się na terytorium Polski, przepraszam, na terytorium wielu państw świata, ale prawdopodobnie też i Polski, działalnością dobrze zorganizowanej międzynarodowej grupy przestępczej w ramach globalnej operacji cenzury. To jest, proszę Państwa, temat tabu, o którym nikt nie mówi, a to się właśnie wiąże z tymi oskarżeniami, które po prostu, które w mojej sprawie zostały właśnie użyte. Chodzi tutaj o zakneblowanie ludziom ust i to właśnie są specjalne, jak się okazuje, instytucje, nawet prawdopodobnie rządowe, które mają ludziom zamykać usta. Czyli tak naprawdę rząd walczy z obywatelami, negując obywatelom podstawowe prawa, żeby wprowadzić zniewolenie i komunizm. I teraz, w dniu 29 lutego 2024 roku odebrałam pismo na poczcie w Skawinie, datowane 16 lutego 2024 roku. Był to akt oskarżenia z dnia 22 grudnia 2023 roku, skierowany przez prokuraturę okręgową w Szczecinie, sygnatura 3040-1.ds.93.2022, do Sądu Okręgowego w Krakowie, sygnatura akt 6K2/24, w którym to akcie zostałam oskarżona za słowa z artykułów 128 paragraf 2 KK, z artykułu 135 paragraf 2 Kodeksu Karnego, artykuł 255 paragraf 1 Kodeksu Karnego, artykuł 256 paragraf 1 Kodeksu Karnego, artykuł 257 Kodeksu Karnego. Na wstępie informuję, iż czuję się zagrożona przez sędziów i przez prokuratorów. Obawiam się utraty zdrowia, życia i wolności w wyniku ich niekonstytucyjnych i upolitycznionych działań.
Dlatego sprawę moją upubliczniam, gdyż po pierwsze, najwyższe prawo w Polsce, czyli konstytucja w artykule 54, gwarantuje każdemu wolność słowa. Bez wyjątków. Nie ma tam, proszę Państwa, żadnych wyjątków, jakimi słowami się nie wolno wypowiadać. Nie ma tego. Po drugie, wszystkie przytoczone mi zarzuty oparte są tylko na słowach zawartych w moich pismach publicystycznych. Po trzecie, a więc w związku z powyższym nie ma tutaj żadnych podstaw do osądzania mojej osoby. Wnoszę o punkt pierwszy, odrzucenie skierowanego wyżej wymienionego aktu oskarżenia jako bezzasadny i bezpodstawny. Po drugie, w przypadku wątpliwości wnoszę na podstawie artykułu 7, 63, artykułu 188 i innych konstytucji o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego w ramach pytań prejudycjalnych artykułu 128 paragraf 2 kodeksu karnego, artykułu 135 paragraf 2 kodeksu karnego, artykułu 255 paragraf 1 kodeksu karnego, artykułu 256 paragraf 1 kodeksu karnego, artykułu 257 kodeksu karnego w celu ustalenia ich zgodności lub niezgodności z artykułem 54 Konstytucji w kontekście zapewnienia wolności słowa w debacie publicznej oraz w kontekście niebezpieczeństwa niebezpieczeństwa łamania podstawowych praw człowieka z deklaracji ONZ 10 grudnia 1948 roku w związku z rozprzestrzeniającą się na terytorium wielu państw świata działalnością dobrze zorganizowanej międzynarodowej grupy przestępczej w ramach globalnej operacji cenzury. Jest to załącznik numer 1, załączam artykuł z Warszawskiej Gazety, wydanie od 22 grudnia 2023 roku do 4 stycznia 2024 roku pod tytułem Sygnalista ujawnia, stworzono globalną operację cenzury. Strona 28-29. Sędzia ma możliwość skierowania pytań prejudycjalnych do Trybunału Konstytucyjnego, żeby nie naruszać praw konstytucyjnych obywateli i szanować pieniądze podatnika, odstępując od prowadzenia bezzasadnej konstytucyjnie sprawy. W moim przypadku, żeby wstrzymać się od prowadzenia pokazowego procesu politycznego jako sędziowskiego terrorystycznego narzędzia odstraszania dla ludzi, którzy odważają się mówić w Polsce prawdę. I po trzecie, do momentu rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego wnoszę o wstrzymanie procedowania wyżej wymienionej sprawy. Więc myślę, proszę Państwa, że chyba tutaj wnioski moje są jasne, wyraziłam się chyba jasno i proszę Państwa, uważam, że każdy rzeczywiście uczciwy sędzia po prostu przyjmie tę koncepcję i przyjmie ten mój wniosek pozytywnie, jeżeli celem jego jest realizacja konstytucyjnych zadań, jakie ma realizować sąd, czyli wydanie sprawiedliwego wyroku po prostu i sprawiedliwej oceny człowieka. I teraz, proszę Państwa, w odniesieniu do odrzucenia aktu, czyli ad 1, tutaj przytaczam uzasadnienie. Informuję, iż wszystkie przytoczone zarzuty są przestępstwami w cudzysłowiu, bezzasadnymi lub urojonymi, wymyślonymi. Postawione mi zarzuty są oparte o niezgodne z konstytucją prawo karne. Konstytucja, czyli najwyższe prawo w Polsce w artykule 54 gwarantuje każdemu wolność słowa, bez żadnych wyjątków. Ponadto żadne z przytoczonych zarzutów nie ma materialnej podstawy faktycznej, nie ma potwierdzenia w czynach. Moja działalność publicystyczna nie przyniosła żadnych namacalnych, negatywnych skutków materialnych. Nie ma konkretnych poszkodowanych i nie ma żadnych strat. Nie może być więc przestępstwa.
Oskarżanie ludzi i skazywanie ich za przestępstwa potencjalne, przyszłe i ewentualnie, ale wcale nieudowadnialne, ani wcale niepewne za ewentualne zdarzenia przyszłe, które mogą nadejść, ale wcale nie muszą, kiedy wcale nie będzie można udowodnić, że dane zdarzenie nastąpiło w wyniku mojej publicystyki, że coś się zadziało, nie daje sędziemu prawa do osądzania mojej osoby, a tym bardziej do skazywania mnie na prawie karnym za moją działalność publicystyczną. Jest to po prostu absurd i bezczelne łamanie podstawowych praw człowieka i artykułu 4 Konstytucji. Wolność słowa! Nie mam wątpliwości, że w związku z ogłoszonym przeze mnie planem kandydowania na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przyszłym 2025 roku uruchomiły się siły, których celem jest usunięcie konkurencji politycznej w postaci mojej osoby, która jest niewygodna politycznie, bo mówię i ujawniam fakty oraz prawdę. Najlepiej by było, aby mnie zamknąć w więzieniu lub psychiatryku. To daje mi podstawy do myślenia, że stalinizm w polskim sądownictwie jeszcze się nie skończył. On nadal trwa. Pozostaje do odkrycia tylko kwestia, na czyje polityczne zlecenie jestem sądzona. Bo ja, proszę Państwa, nie mam wątpliwości po tym wszystkim, co przeszłam, po tym, że byłam również, dla tych, co nie wiedzą, niesłusznie aresztowana w 2022 roku od 27 września do 18 listopada 2022 roku. Byłam, proszę Państwa, więźniem politycznym, bo nie było żadnych podstaw do aresztowania mojej osoby. Zostałam aresztowana tylko za to, że odmówiłam badań psychiatrycznych, pomimo że stawiałam się 2 razy u psychiatrów i mam to udokumentowane, podbite pieczątkami, że po prostu odmówiłam badań i miałam do tego prawo, bo wymuszanie badań psychiatrycznych, proszę Państwa, ta procedura sądowa jest niezgodna z Konstytucją, bo jest niezgodna z artykułem 30 Konstytucji, narusza godność człowieka oraz narusza jeszcze inne tam artykuły zdrowotne, ale generalnie chodzi o to, że nie można kogoś zmuszać wbrew jego woli do przystąpienia do przeprowadzenia na nim badań psychiatrycznych, kiedy człowiek się nie zgadza, kiedy bierze odpowiedzialność za wszelkie swoje czyny, które po prostu popełnił w przeszłości, bez względu czy był karalny czy nie. Ale tego, proszę Państwa, sędziowie nie chcą uznawać, pomimo tłumaczenia w tych moich pismach z więzienia, jak byłam aresztowana, asesor Sądu Rejonowego Teresie Seleckiej, która tam w Sądzie Rejonowym w Wieliczce wydała ten nakaz, a potem sędzia Ewa Karp-Sieklucka potwierdziła to w tym właśnie, podczas tej rozprawy, gdzie mnie nie dopuszczono, potwierdziła, że mam iść do więzienia za to, że odmówiłam poddaniu się badań psychiatrycznych, gdzie napisały w tym postanowieniu, że mam być wypuszczona, jak poddam się badaniom psychiatrycznym. Proszę Państwa, to one powinny podlegać pod kodeks karny. Wymuszanie pewnych czynności dla po prostu ich widzimisię, bo one tak chcą. Dlatego, że to po pierwsze jest niezgodne z Konstytucją kierowanie ludzi na przymusowe badania psychiatryczne. A one dopuściły się dodatkowo jeszcze wsadzenia mnie do więzienia za to. Proszę Państwa, do góry nogami system prawny w Polsce po prostu się odwrócił i to dalej tak nie pociągnie. Po prostu ja to wytłumaczę i ja to wszystko wyjaśnię tam odnośnie kwestii broni, bo to się jedno z drugim wiąże, proszę Państwa. Teraz, proszę Państwa, odczytam moje stanowisko w odniesieniu do zarzutów, które mi tam pani prokurator Katarzyna Żukrowska z prokuratury okręgowej w Szczecinie zarzuciła. Więc tak. Ona mi tutaj, proszę Państwa, za słowa chce osądzać na podstawie artykułów karnych i to ciężkich przestępstw. Artykuł 128 i 135 kodeksu karnego. Oskarżenie jest tym bardziej bezzasadne. Jeśli bowiem chodzi o osobę Andrzeja Dudę, sprawującego nielegalnie swoją funkcję prezydenta RP, to wszystko, co o nim pisałam,
w moich pismach jest ogólnie znaną prawdą. Więc za to nie można mnie ani sądzić, ani karać. Andrzej Duda został wybrany na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej niezgodnie z konstytucją. Zdradził Polskę na rzecz Żydów. Na przykład zapalając świece chanukowe w Pałacu Prezydenckim, co według żydowskiego zwyczaju jest symbolem służenia Żydom, a nie narodowi polskiemu. Wielokrotnie działał na rzecz Ukrainy, choćby oddając za darmo polski sprzęt wojenny Ukraińcom. Chciał bez zgody narodu polskiego łączyć państwo polskie z państwem ukraińskim w jedno państwo, o czym mówił podczas swojego przemówienia w maju 2020 roku na Placu Zamkowym w Warszawie. Złamał też konstytucję, choćby podpisując umowę z Amerykanami, gdzie nie było w ustawie zawartego konstytucyjnego wymogu określenia skutków finansowych umowy. Jeśli ktoś ma tutaj być sądzonym, to z pewnością nie ja. Andrzej Duda powinien zostać bezwzględnie osądzony i usunięty ze swojego urzędu. Problem jednak jest taki, że wszystkie instytucje państwa polskiego ze sądami i prokuratoriami na czele są tak skorumpowane, że nikt nie ma odwagi tego zrobić. Ja ten problem ujawniłam, publikując stan faktyczny, zawezwałam wojsko, gdyż ma ono zapisane w swojej przysiędze, że ma stać na straży konstytucji oraz suwerena jako zwierzchnika wszelkiej władzy w Polsce. Więc proszę Państwa, jeżeli ktoś nie wie, to proszę Państwa, wojsko tak naprawdę stoi nad konstytucją. Przeczytajcie sobie przysięgę wojskową. Oto oni mają dopilnować. A przecież siły mundurowe, zbrojne, wojskowe, policyjne mają stać, proszę Państwa, na straży prawa i konstytucji, a nie na straży jakiś klik upolitycznionych, partyjnych, prokuratorskich czy sądowych. To powinno być jasne dla wszystkich. Ale najwidoczniej dla pani prokurator nie jest jasne. Wszelkie moje wystąpienia były i są wynikiem zaniedbania urzędników i organów państwowych. I dlatego nie można mnie za nich karać ani sądzić. Bo tak jest w rzeczy samej. Ja, proszę Państwa, nigdy bym się polityką nie zajęła, gdybym miała możliwość prowadzenia mojej twórczej działalności gospodarczej. Ale jak się okazało, żeby cokolwiek prowadzić, to trzeba najpierw zapłacić ZUS-owski haracz. Wtedy to było 1200 zł. Dla normalnego człowieka, który sobie chce zarobić parę groszy normalnie na funkcjonowanie, to było niemożliwe. I dlatego zajęłam się polityką i dlatego jestem tutaj dzisiaj, gdzie jestem. I dlatego ujawniam te wszystkie fakty, które są niewłaściwe w polskim państwie, gdzie łamie się podstawowe prawo człowieka do życia. Właśnie między innymi przez te ZUS-owskie haracze i uniemożliwieniu człowiekowi normalnego funkcjonowania. I dlatego zajęłam się właśnie atakowaniem urzędników, funkcjonariuszy publicznych, polityków, sędziów, prokuratorów. Mam do tego prawo. I nadszedł czas, żeby takie prawa obywatela do walki o swoje prawa po prostu w końcu uznać. Mam nadzieję, że ten sąd, mój akt oskarżenia, znajdujący się w aktach sprawy przeciwko Andrzejowi Dudzie, przyjmie i go osądzi. Bo tam, z tego co czytałam właśnie w tym akcie oskarżenia, co mi nadesłano, jest ten akt oskarżenia właśnie włożony. Więc sędzia ma tutaj pełne prawo ten akt po prostu przyjąć i zrobić go, dlatego że osądzić tę sprawę. Bo ja to skierowałam, bo niestety taka była konieczność. Ale jak widzicie Państwo, ci, którzy powinni być sądzeni, nie są, a ci, którzy nie powinni, którzy ujawniają stan rzeczy, stan faktyczny, są ciągani po sądach, tak jak ja. Jak również mam nadzieję, że sąd osądzi 3665 sędziów, przeciwko którym wyniosłam kilka lat temu
30 lipca 2021 roku do komendanta głównej komendy policji generała Jarosława Szymczyka zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa zdrady stanu przez sędziów, którzy sprzeciwili się wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym. Doszło wtedy ewidentnie do zdrady. Jednak jak do tej pory żaden sąd ani żadna prokuratura się tym nie zajęły. Dlatego wszelkie moje wystąpienia w tej sprawie do gmin mają swoje uzasadnienie w bezczynności i zaniedbaniu ze strony organów i instytucji państwa. Nie mogę więc być za nich karana. To jest kolejna sprawa, proszę państwa, ponieważ problem nasz aktualnie w tej władzy sądowniczo-prawnej wynikł z tego, że mamy w tej chwili wojnę polsko-europejską, polsko-unijną odnośnie kto będzie rządził Polską, Polacy czy Unia. Polacy nigdy nie zgodzili się na utratę suwerenności własnego państwa. I dlatego, proszę państwa, wszyscy sędziowie i ci, którzy kwestionują fakt, że konstytucja jest najwyższym prawem w Polsce, są, proszę państwa, zdrajcami i tak naprawdę dokonują zamachu stanu na państwo polskie. I ci sędziowie bezczelnie ujawnili to w pewnym liście, jak tam są, wszystko z tego, co tam właśnie czytała w tym akcie oskarżenia, są załączniki, które pani prokurator wyniosła i bardzo dobrze. I mam nadzieję, że sąd w Krakowie się tym zajmie i w końcu osądzi tych sędziów, bo to z powodu sędziów mamy, proszę państwa, ten cały chaos, rozgardiasz i anarchię prawną. Widzicie, co robi Bodnar na górze, jakie robią tam po prostu roszady. Ale nikt nie mówi o tym, że ostatnie wybory nie były demokratyczne, bo nie były. Nikt nie mówi o tym, że połowa sędziów, przepraszam, połowa posłów w Sejmie należy, proszę państwa, jest nielegalna, bo niereprezentatywna. Nikt o tym nie mówi, bo ponad 99% Polaków nie ma de facto prawa wystawiać swoich kandydatów do Sejmu. I to wszystko, ja, proszę państwa, te wszystkie rzeczy po prostu ujawniałam i pisałam do wszystkich instytucji, mam dowody na to i tak dalej. Więc widzicie państwo, jaka jest bezczynność organów państwa. I tutaj na straży tego wszystkiego stoją sądy. Więc to jest ten punkt, proszę państwa, gdzie istnieje szansa, żeby to wszystko odwrócić. Więc tych 3665 sędziów należałoby w ogóle po prostu albo ich zwolnić, bo jeżeli oni już deklarują, bo tam jeżeli ktoś się dobrze wczyta po prostu w to, co oni tam napisali, to naprawdę, proszę państwa, wynik jest jasny. Ci ludzie chcą służyć Unii Europejskiej, nie Polsce, nie narodowi polskiemu. A tak nie może być, bo Polacy nigdy nie zrezygnowali ze swojego państwa narodowego, z suwerennego państwa narodowego. Europa, ojczyzn tak, ale nie Europa państwo scentralizowane, gdzie my nie będziemy mieli żadnych praw, nie będziemy mogli wywalczyć swojego. To, co widzicie, się dzieje teraz, proszę państwa, z rolnikami. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ta sprawa jest tyle już lat niezałatwiona? Ponieważ te rządy, które są, zwalają wszystko na rządy w Unii. A tymczasem to my mamy mieć prawo do decydowania o naszych sprawach na naszym terenie. Bo inaczej wyginą nasi ludzie z głodu, chłodu, bo za chwilę nie będzie można zapalić w piecu, bo powiedzą, że nie ekologiczne. Więc pakiet klimatyczny musi być całkowicie, Polska musi wyjść z pakietu klimatycznego. Ameryka to zrobiła i my też. Musimy to zrobić, to w trybie pilnym. I mamy prawo to zrobić. Ale to jakby jest dygresja. Więc proszę państwa, to jest kolejna sprawa. I teraz kolejne odniesienie się do kolejnych zarzutów. Co do mojego rzekomego ujawniania, że Andrzej Duda ma powiązania z Michałem Dudą, to nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek taką informację na ten temat w moim pismach zamieszczała, więc jeśli istnieje takowy dowód, to jest on fałszywy, ale faktem jest, że o pochodzeniu ukraińskim Andrzeja Dudy huczy cały internet, a jego działania na rzecz Ukrainy bezwzględnie na to wskazują.
Czy Andrzej Duda ma pochodzenie ukraińskie i powiązania z Michałem Dudą? Wnoszę, aby sędzia zwrócił się w tej sprawie do prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki, który kilka lat temu zlecił zbadanie tej sprawy prokuratorowi. Bo ja szczerze mówiąc nie przypomniałam sobie, żebym kiedykolwiek to pisała, natomiast wiem o tym, bo czytałam wiele materiałów na ten temat i na internecie można sobie kliknąć, wszędzie wyskakuje, że ma jakimś tam wujkiem czy kimś tam, więc po prostu ma jakieś tam podobne połączenia. Też słyszałam bezpośrednio od niektórych ludzi takie rzeczy dawno temu już. Natomiast po prostu ja nie wiem, jeżeli prezydent Białorusi Łukaszenka prześle materiały do Sądu Okręgowego w Krakowie na ten temat, to będziemy mogli tę sprawę rozeznać, bo z pewnością Andrzej Duda się tego nie przyzna. Co do pozostałych zarzutów, co do mojej obrony patriotów polskich, Piotra Rybaka, Aleksandra Jabłonowskiego, czyli Wojciecha Olszańskiego oraz Marcina Osadowskiego, w liście otwartym, to uważam, że mam prawo stanąć w obronie moich rodaków. I za to nie mogą być ani sądzona, ani karana, tym bardziej za słowa. Proszę Państwa, można stawać w obronie każdego, mamy wolność słowa i swoją opinię wyrażać na ten temat. I za to nie mogę być ani sądzona, ani karana. Co do mojego pisma do gmin pod tytułem Deklaracja Samostanowienia Narodu Polskiego, to jest tam zawarta cała prawda na temat stanu faktycznego funkcjonowania państwa polskiego i niewolniczej w nim roli narodu polskiego po 1989 roku, o której to prawdzie nawet mało dziecko wie, więc nie ma powodu, żeby mnie za tę prawdę osądzać i karać. A jeszcze dodam, proszę Państwa, że pisma i tak zwane te kawałeczki, wycinki trzeba brać całokształt, bo z tą deklaracją samostanowienia również inne rzeczy poszły, proszę Państwa. Było to związane z tym, że w Polsce nie ma demokracji, że nie mamy naszych władz i tak dalej. Oczywiście tam nie było zająknięcia o tym, tylko sama deklaracja, gdzie była ujawniona prawda, również na temat żydowskich wpływów w Polsce, które są faktem po prostu oczywistym dla każdego. Więc po prostu za coś takiego mnie się chce po prostu oskarżać. A teraz, proszę Państwa, dochodzimy do bardzo istotnej kwestii, ponieważ myślę, że również inni podejmą ten temat, do kwestii broni, bo tam właśnie się mnie również oskarża o to, że tam po prostu jakby byłam za używaniem broni, czy za nie tyle za używaniem, co za propagowaniem odnośnie broni i że w ogóle posiadanie broni po prostu nie powinno być karalne i tak dalej, i tak dalej. Co do zarzutów odnośnie prawa do posiadania broni, to podtrzymuję swoje stanowisko, że każdy człowiek ma naturalne prawo do obrony koniecznej, a więc ma przyrodzone prawo do bezwarunkowego posiadania broni. Za posiadanie broni nikogo nie można karać, a wszystkie prawa zakazujące posiadania broni są niezgodne z prawem naturalnym, a więc są nieważne i niewiążące. Posiadanie broni w celu obrony koniecznej, na przykład przed panującym w Polsce bezprawiem w obronie własnej rodziny, swojego majątku i w obronie własnego kraju, jest jak najbardziej konieczne i wskazane. Jest to zgodne z prawem naturalnym. Trzeba bowiem pamiętać, że szczególnie tam, gdzie nie ma prawa, rodzi się anarchia, msta oraz przemoc. Istnieje więc konieczność zapewnienia sobie bezpieczeństwa samodzielnie. Tym bardziej, że w Polsce nie ma prawa. Są tylko terrorystyczne akty prawne, mające na celu ograbienie ludności polskiej, jej zniewolenie i biologiczne wyniszczenie całego narodu polskiego, łącznie z utratą polskiej państwowości. Więc to, proszę Państwa, trzeba wziąć pod uwagę. Jeżeli system prawny jest antyludzki, jeżeli system prawny jest nakierowany na biologiczne wyniszczenie narodu polskiego, jeżeli politycy działają w celu zniszczenia narodu polskiego, nie dbają o interes Polaków, o przeżycie,
to proszę Państwa, ludzie, żeby się bronić, muszą mieć broń. W takiej sytuacji ludzie, żeby biologicznie przetrwać, ochronić swoją rodzinę i ocalić swoją własność, muszą zabezpieczyć się w broń, bo inaczej zginą lub zostaną ograbieni, w tym między innymi przez sędziów i prokuratorów. I zgodnie z tak zwanym prawem. Bo to, co się, proszę Państwa, w Polsce dzieje, to się po prostu w głowie nie mieści. Jak ktoś siedział w więzieniu czy w areszcie, to na pewno nasłuchał się wielu takich rzeczy. To jest temat rzeka. Ale winą za taki katastrofalny stan rzeczy obarcza właśnie sędziów, prokuratorów i polityków. Ponieważ to sędziowie i prokuratorowie oceniają, czy dany stan faktyczny, czy to jest w ogóle zgodne z prawem, czy nie. I oni, osądzając na prawie, które de facto prawem nie jest, popełniają właśnie ten podstawowy i katastrofalny błąd. I politycy, którzy, proszę Państwa, tworzą ustawy, które mają zapewnić finansowe po prostu korzyści konkretnym lobbystom, zagranicznym firmom, korporacjom. Nie ma żadnych ustaw dla narodu polskiego. Wszystko, co jest, jest dla tych, którzy lobbują w polskim Sejmie, który się składa tylko i wyłącznie z reprezentantów partii politycznych. A wszystkie partie polityczne służą tylko i wyłącznie lobbystom, zagranicznym firmom i korporacjom. Mamy tutaj, proszę Państwa, przykład rolników. Mamy przykład rolników, proszę Państwa. Sprawa nie jest załatwiona, dlatego że to godzi w interesy jakichś zagranicznych grup, w imieniu których działa Komisja Europejska. Historia za tę działalność, za nieujawnianie tych właśnie skutków tego złego prawa, to jest historia Was, czyli prokuratorów, sędziów i tak dalej, i polityków. Historia Was oceni jako zbrodniarzy, barbarzyńców w białych rękawiczkach, a nie sprawiedliwych prawników czy uczciwych polityków. Bo to, proszę Państwa, sędziowie i prokuratorowie powinni ujawniać władzy. Jeżeli władza robi, proszę Państwa, jakąś ustawę, na przykład, że człowiek ma zapłacić do ZUS-u kwotę, której on nie jest w stanie zarobić, to taki sędzia powinien zwrócić się do władzy. Halo, panowie, bo wy tutaj uchwaliliście ustawę, która łamie prawa człowieka. Kto to ma robić? To powinni robić sędziowie. I sąd u góry powinien rozeznać, ile człowiek potrzebuje na przetrwanie w danym państwie. I załóżmy 2,5 tysiąca minimum egzystencjalne. To w ogóle nie powinno być żadnych opłat do tego minimum. Bo człowiek, żeby w ogóle przeżyć, musi mieć jakąś kwotę, musi po prostu najpierw przeżyć, żeby w ogóle móc płacić jakiekolwiek podatki. A ZUS jest podatkiem de facto. ZUS jest de facto podatkiem, proszę Państwa. I katolicka nauka społeczna mówi jasno, jeżeli człowiek nie jest w stanie przeżyć za pieniądze, które jest w stanie sobie zarobić, to on nie ma prawa płacić żadnego podatku. A tymczasem oni tutaj manipulują w podatkach, ale o ZUS-ie nikt nie powie, proszę Państwa, żadna partia. Bo to jest w interesie korporacji, żeby Polacy nie zakładali działalności gospodarczej, żeby nie mogli przeżyć, tylko żeby pracowali w ich korporacjach za grosze. Więc tak to, proszę Państwa, wygląda. I dlatego to sędziowie powinni alarmować, że stworzyliście prawo niezgodne z prawem naturalnym, niezgodne z prawami człowieka, bo człowiek nie może być obciążeniem ZUS-owskim. A nie, proszę Państwa, tak, że teraz mamy wyroki sędziowskie w sprawie ZUS-u niezapłaconego przez iluś tam ludzi, na miliardy to już opiewa i ZUS się chwali, że musi ściągnąć od ludzi miliardy. A z czego ci ludzie mają zapłacić? Jak nie mają tych pieniędzy, bo ich nie zarobili, a nie zapłacili dlatego, bo musieli mieć na przeżycie. Więc to jest horror, proszę Państwa. I dlatego broń jest potrzebna, bo wygląda na to, że ludzie, jeżeli tak dalej pójdzie ta degrengolada, to ludzie po prostu nie będą mieli żadnego innego wyjścia, bo już nie mają. Dlatego oskarżanie mnie i osądzanie mnie za to moje stanowisko w sprawie broni i zaszerzenie tego mojego stanowiska wśród ludzi nie może być karalne, bowiem posiadanie broni to jedno,
a jej użycie w konkretnym przestępczym celu to drugie. To jak nóż, którym można sobie ukroić chleba albo kogoś tym nożem zabić. Tylko w totalitarnych państwach demokratycznych jest ograniczony dostęp obywateli do broni lub zakaz posiadania broni przez obywateli. Dlatego wszelkie próby zmiany takiego stanu w kwestii zabezpieczenia obywatelom bezwarunkowego posiadania broni, szczególnie gdy państwo jest demokratyczne, ale nie jest w stanie zapewnić obywatelom bezpieczeństwa, sprawiedliwości, ani respektowania konstytucji czy praw człowieka, z czym mamy do czynienia w Polsce, bo taka jest prawda, to wszelkie takie uświadamiające działania publicystyczne są jak najbardziej korzystne dla dobra wspólnego, a w szczególności teraz, kiedy mamy wojnę i totalną anarchię prawną w Polsce. Ponadto nikt nie odważy się zaatakować Polski, wiedząc, że ponad 30 milionów obywateli uzbrojonych jest w broni. Tylko zdradzieckie rządy i skorumpowane sądy mają problem z zaakceptowaniem obywatela uzbrojonego. Wszelkie pozwolenia na broń i wynikające z nich spisy ludzi posiadających broń spowodują, że wróg, który wkroczy na terytorium Polski, pierwsze co zrobi, to przejmie te listy takich uzbrojonych ludzi w broń i od razu ich zabije. Założę się, że ci, którzy nadzorują spis tych wszystkich ludzi i te instytucje, po prostu już te listy przekazały. Albo jeżeli są gdzieś w systemie elektronicznym, to hakerzy obcych mocarstw już po prostu sobie wzięli. I oni już wiedzą dokładnie, kogo mają po prostu zabić, jak wejdą. A nasze władze, nasze rządy, które teraz rządzą i stawiają wszystko przeciwko Polakom, to oni, proszę Państwa, również będą wiedzieli, kogo mają najpierw wysłać na front. Taka jest prawda. Żeby oczywiście Polaków wybić. I to stało się, czyli za pomocą właśnie takich list, które były, gdzie byli wpisani wszyscy ludzie, którzy posiadali broń. Tak się stało, kiedy to wojska niemieckie weszły w 1939 roku do Polski, w pierwszej kolejności wykorzystały spisy ludzi posiadających broń i ich wybili. Na błędach historycznych należy się uczyć i nie ponownie je popełniać. Podsumowując, oświadczam, i wszystkie moje działania publicystyczne i polityczne od samego początku miały na celu realizację dobra wspólnego całego narodu polskiego, respektowania w Polsce podstawowych naturalnych praw człowieka oraz realizację demokratycznych praw narodu polskiego do sprawowania władzy we własnym kraju. Nie jestem żadną antysemitką ani filosemitką, ale uważam, że prawda ma prawo być powiedziana. Dialog i debata publiczna, choć czasem ostre, muszą być prowadzone, a wszelkie nieścisłości w stanowiskach publicznie wyjaśniane, bo inaczej nie da się pokojowo współistnieć z różnymi narodami w jednym państwie. A teraz doprowadzono do tego, że mamy coraz większe różne po prostu etniczne tutaj grupy. I proszę Państwa, w państwie, w którym są różne etniczne grupy i różne narodowości, można rządzić albo za pomocą prawa i zasad jednej cywilizacji wiodącej, i to powinna być w Polsce cywilizacja łacińska, i wtedy mamy zapewniony ład, porządek, dobrobyt i pokój i rozwój, bo się opieramy wszyscy na prawie w oparciu o zasady cywilizacji łacińskiej, o konstytucję, o prawo naturalne. Albo, proszę Państwa, będą rządy dyktatury, bo inaczej się tego nie da. I wtedy mamy państwo opresyjne, zwijające się, gdy istnieje przemoc, gdzie ludzie nigdy nie będą mieli swoich praw, gdzie będzie coraz bardziej wprowadzany zamordyzm i po prostu terroryzm, niepokoje, bunty społeczne. Czy tego chcemy? Ja myślę, że czas zacząć dyskusję na temat jednolitości polskiego prawa, bo w Konstytucji mamy napisane, że Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym i jedno prawo ma obowiązywać. To jest prawo naturalne, oparte o zasady naszej cywilizacji, wynikające z wierzeń naszych religijnych,
a przeważającą większość mamy tutaj po prostu katolików. I tak to powinno funkcjonować. A jak ktoś obcy sobie chce tutaj żyć, proszę bardzo, ale ma się stosować do naszego prawa. Koniec. Nie ma jakiejś mniejszości, oni mają specjalny status. Likwidacja wszelkich statusów mniejszości jest konieczna i niezbędna, ponieważ wszyscy mają być wobec prawa równi. Nie ma tak być, że niektórzy są wywyższani, a Polacy są cały czas poniżani. Jak było z Ukraińcami? Przyjechali tutaj, ilu z nich cały czas dostają pieniądze, wsparcie, a Polak nie dostaje nic, albo dostaje jakieś grosze. A jak idzie, to musi pokazać w MOPS-ie, co posiada, żeby MOPS wiedział, co mu może zabrać na podstawie decyzji, na przykład sędziego, który uzna na podstawie fałszywego badania psychiatry, że no on jest niezanormalny, bierzemy go do domu starców, przejmujemy majątek. Bo takie są sytuacje, proszę Państwa. I teraz, proszę Państwa, brak wolności słowa prowadzi do wojen etnicznych i do aktów terroryzmu ze strony pokrzywdzonych ludzi. Jest to ważne, szczególnie w Polsce, która staje się drugą Palestyną, gdyż sądy i prokuratury obsadzone są żydowską mniejszością etniczną, która de facto, wykorzystując swoje stanowiska, gnębi i niszczy Polaków od dziesięcioleci. Bo taka jest prawda, trzeba przypomnieć, że po II wojnie światowej z Rosji na czołgach i z Ukrainy przyjechali Żydzi po prostu tutaj i oni objęli stanowiska w państwie polskim. Teraz są już wnuki i dzieci po prostu w sądach i w prokuratoriach. I ja myślę, że jeżeli są jeszcze jakieś te dzieci i wnuki tych ludzi, którzy przybyli, to powinni się nawrócić na nasze zasady, na naszą cywilizację. Mam nadzieję, że trochę z nich się chociaż zrepolonizowało i zmienić swój stosunek do osądzania Polaków, nie tylko i wyłącznie opierając się na tym korporacyjnym prawie i automatycznie według procedur postępować, nie dając tego, co jest najważniejsze – sprawiedliwości. Karanie ludzi za słowa, a tym bardziej opozycyjnych polityków takich jak ja, jest pogwałceniem praw podstawowych człowieka i pogwałceniem demokracji. W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie odrzucenie aktu oskarżenia jako bezpodstawny i bezzasadny. W Polsce mamy zagwarantowane prawo do wyrażania swoich poglądów, nawet jeśli są one dla niektórych brutalną prawdą, gdyż tylko takie stawianie sprawy umożliwi narodowi polskiemu rozwój i zapewni biologiczne przetrwanie. Artykuł 54 Konstytucji gwarantuje nam wolność słowa, a sędziowie i prokuratorzy powinni tego dopilnować. I to było, proszę Państwa, jeżeli chodzi o punkt pierwszy. Drugi, czyli tutaj, jeżeli chodzi właśnie o tą wątpliwość związaną ze skierowaniem artykułów kodeksu karnego do Trybunału Konstytucyjnego. Podstawową kwestią do rozważenia przez Trybunał Konstytucyjny jest to, czy można ludzi karać za słowa, za korzystanie z konstytucyjnej wolności słowa w debacie publicznej, czyli artykuł 54 Konstytucji, tutaj w kontekście przytoczonych w wyżej wymienionym akcie oskarżenia artykułów kodeksu karnego i deklaracji praw człowieka z ONZ oraz z zagrożeniami płynącymi od organizacji międzynarodowych wchodzących w skład siatki globalnej operacji cenzury. Konstytucja jest umową społeczną, a w związku z tym pacta sunt servanda, czyli umów należy dotrzymywać. Według mojej oceny przytoczone w akcie oskarżenia artykuły kodeksu karnego
są niezgodne z wolnością słowa. Z artykułem 54 Konstytucji oraz z prawami człowieka wynikającymi z deklaracji ONZ, a więc nikt nie może być na ich podstawie osądzany za słowa. W Polsce nie ma instytucji, która by weryfikowała zgodność aktów prawnych z Konstytucją przed ich wdrożeniem. W związku z powyższym każdy akt prawny, każdy przepis prawny w Polsce opiera się na domniemaniu zgodności z Konstytucją, ale nie na prawdzie. Jako obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie zgodnie z artykułem 8 Konstytucji, najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej jest Konstytucja, mam pełne prawo żądać jej egzekwowania. Wniesienie zapytania do Trybunału Konstytucyjnego przez procedującego wyżej wymienioną sprawę będzie papierkiem lakmusowym na przejrzystość i rzetelność jego działań. Nie wniesienie takiego wniosku prejudycjalnego i dalsze narympał procedowanie wyżej wymienionej sprawy będzie aktem niedopełnienia obowiązku zapewnienia gwarancji konstytucyjnych obywatelom przez procedującego sprawę, jak i wskazówką co do upolitycznienia jego działań. Będzie podejrzeniem, że nie działa on bezstronnie, lecz na polityczne zlecenie, a być może nawet na udział prowadzącego wyżej wymienioną sprawę w globalnej operacji cenzury. Możliwe jest też jego uczestnictwo jako członka w dobrze opłacanej i zorganizowanej międzynarodowej i krajowej grupie przestępczej, której celem jest wprowadzenie światowego zniewolenia, regresu cywilizacyjnego i totalitaryzmu komunistycznego poprzez m.in. blokadę wolności słowa i cenzury. Przypominam, że głównym zadaniem i celem urzędników i funkcjonariuszy publicznych jest ochrona obywateli i ich praw konstytucyjnych. Urzędnicy i funkcjonariusze publiczni, a przede wszystkim sędziowie i prokuratorzy mają do tego środki finansowe i prawne, aby temu podołać. Artykuł 7 Konstytucji mówi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Konstytucja zaś w artykule 8 ust. 1 mówi, że Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, a w ust. 2 przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. Artykuł 87 ust. 1 Konstytucji mówi, źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Jest zatem rzeczą oczywistą, że ustawy i inne prawa niezgodne z Konstytucją, czyli z nadrzędnym aktem prawa, nie mogą być realizowane. Takimi niezgodnymi z artykułem 54 Konstytucji przepisami są wymienione w akcie oskarżenia artykuły kodeksu karnego. W przypadku wątpliwości należy się zwrócić do Trybunału Konstytucyjnego, żeby nie naruszać praw konstytucyjnych obywateli i szanować pieniądze od podatnika, odstępując od prowadzenia bezzasadnej konstytucyjnie sprawy. I teraz tutaj są nawet paremie łacińskie: executio juris non habet injuriam, czyli egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem, oraz in dubis beninioro, czyli w sytuacjach dwuznacznych należy przyjąć pogląd bardziej korzystny dla stron. Jak w preambule naszej Konstytucji czytamy, pomni naszych gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, szczególnie my tu w Polsce musimy o to dbać, aby wszelkie sprzyjające totalitaryzmowi przepisy, w tym zawarte w akcie oskarżenia artykuły kodeksu karnego, nie były egzekwowane. Wolność słowa, wymiana myśli i poglądów, nawet tych, a może szczególnie tych, które nie podobają się władzy, to podstawa demokracji, rozwoju człowieka i ucywilizowania się narodów. Dlatego wszelkie próby
obalenia naszego przyrodzonego prawa do wolności człowieka, w tym zagwarantowanego nam w Konstytucji prawa do wolności słowa, muszą być natychmiast neutralizowane. Należy przeprowadzić dochodzenie śledcze, by móc zneutralizować i osądzić winnych naruszania w Polsce prawa do wolności słowa. Trzeba ujawnić, kto w Polsce, szczególnie na uczelniach akademickich, w mediach, w rządzie, w wojsku, w sądach i w prokuratoriach, działa z ramienia amerykańsko-brytyjskiego międzynarodowego kompleksu przemysłu cenzury, Censorship Industrial Complex, następnie z ramienia międzynarodowej amerykańsko-brytyjskiej Ligi Wywiadu o cyberzagrożeniach oraz z ramienia amerykańskiej agencji do spraw cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji CISA. Wszystkie trzy wyżej wymienione organizacje stanowią dobrze zorganizowaną międzynarodową terrorystyczną grupę przestępczą. Przeprowadzają oni w świetle reflektorów i na podstawie tak zwanego prawa zbrodnie przeciwko ludzkości, mając na celu zniewolenie człowieka i wprowadzenie totalitaryzmu komunistycznego. Muszą zostać ujawnione, zneutralizowane i osądzone wszystkie osoby z Polski, które przynależą do wyżej wymienionych organizacji lub dla nich pracują lub z nimi współpracują, bo są to osoby biorące udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu za pomocą wszechstronnych działań, w tym prokuratorsko-sądowo-prawnych, zablokować nam wolność słowa, by umożliwić bezoporowe wprowadzenie zamordyzmu, zniewolenia i totalitaryzmu komunistycznego w Polsce. Jest to niewątpliwie działanie przeciwko państwu polskiemu, przeciwko narodowi polskiemu, przeciwko obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej i przeciwko Konstytucji. Jest to przestępstwo przeciwko ludności. Ludzie przynależący do tych wyżej wymienionych organizacji muszą być osądzeni jako zbrodniarze przeciwko ludzkości, bo poprzez swoje działania uniemożliwiają ludziom realizację ich podstawowych praw człowieka, w tym nam, Polakom, realizację prawa do działania na rzecz dobra wspólnego i demokracji, co może odbywać się tylko w wolnej, nieskrępowanej żadnymi karami za słowa i otwartej dyskusji. Przedstawiam opracowanie podtrzymujące twierdzenie o niezgodności zawartych w akcie oskarżenia artykułów kodeksu karnego z Konstytucją, to jest z artykułem 54 Konstytucji, w kontekście wolności słowa w związku z wnioskiem o skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego w celu oceny zgodności z artykułem 54. Zawarte w oskarżeniu artykuły kodeksu karnego są niezgodne z polską konstytucją. Z artykułem 54 Konstytucji, zapewniającym wolność słowa i zakaz cenzury oraz stoją w sprzeczności z polskimi zwyczajami, wynikającymi z zasad cywilizacji łacińskiej, do której naród polski od ponad 1000 lat przynależy. Po pierwsze, na podstawie artykułów 128 paragraf 2 kodeksu karnego, artykułu 135 paragraf 2 kodeksu karnego, artykułu 255 paragraf 1 kodeksu karnego, artykułu 256 paragraf 1 kodeksu karnego, artykułu 257 kodeksu karnego, oskarża się mnie i osądza za słowa, a nie za czyny, czy za wynikłe namacalne materialne skutki i szkody, których nie było. Na dodatek brak jest konkretnego poszkodowanego. Nie może być więc mowy tutaj o żadnym przestępstwie. Polska Konstytucja w artykule 54 gwarantuje obywatelom polskim wolność słowa i zakaz cenzury. Przytoczone artykuły kodeksu karnego, na podstawie których chce się mnie osądzać za słowa, są sprzeczne z konstytucyjnym, bezwarunkowym i bez żadnego wyjątku prawem do wolności słowa i zakazem cenzury. I dlatego nie mogą być one stosowane. Nie można bowiem skazywać ludzi prewencyjnie i to na dodatek na podstawie prawa karnego za przestępstwa wymyślone, bez żadnych namacalnych skutków w świecie rzeczywistym, bo jest to terroryzm i przemoc państwa względem obywateli. W rzeczy samej
W związku z wymienionymi w akcie oskarżenia artykułami chodzi o zakneblowanie ludziom ust, zakazanie ludziom wypowiedzi innych niż władza lub konkretna partia albo konkretna nacja sobie tego życzy. A na straży tego haniebnego procederu kneblowania ludziom ust stoją w Polsce prokuratorzy i sędziowie. To oni de facto blokują w Polsce demokrację i rozwój społeczeństwa i naszego państwa polskiego. Robią to poprzez osądzanie i skazywanie ludzi za słowa, negując obywatelom wolnej, otwartej, nieskrępowanej żadnymi karami dyskusji na rzecz realizacji dobra wspólnego wszystkich obywateli. Negowanie obywatelom wolności słowa jest w rzeczywistości cenzurą, a w konsekwencji jest zaprzeczeniem prawdy, podstawowej zasady w cywilizacji łacińskiej. Zaprzeczeniem i złamaniem podstawowego, naturalnego prawa człowieka do dążenia do prawdy i do rozwoju. W ostatnich czasach, szczególnie w walkach wrogich sobie stronnictw politycznych w Polsce o media publiczne, wiele wypowiedzi jest oddawanych do prokuratury w związku z rzekomymi przestępstwami za słowa. Jest to gwóźdź do trumny polskiej demokracji, której w Polsce w zasadzie już nie ma, i do zablokowania Polakom na zawsze dobrobytu i rozwoju. Mamy w Polsce de facto nazizm, gdzie w rzeczywistości pod przykrywką tak zwanego prawa, poprzez m.in. karanie ludzi za słowa, stosuje się względem niewinnych obywateli bezprawie, wykorzystując do tego policyjne siły mundurowe i zakłady karne, które to bezprawie realizują. W rzeczywistości naród polski jest od dziesięcioleci gnębiony i prześladowany za słowa przez sędziów i prokuratorów. Do tej pory, od okresu dwudziestolecia międzywojennego, nie została w Polsce przywrócona wolność słowa. Za wyrażanie swoich poglądów ludzie w Polsce nadal idą do więzienia. Skazywanie ludzi za słowa, i to na podstawie kodeksu karnego, jest przestępstwem samym sobie, bo godzi w istotę człowieka, w jego podstawową wolność słowa i wolność człowieka w ogóle. Jest to sprzeczne z zawsze obowiązującym prawem naturalnym oraz z demokracją. Cytat: jeśli nie możesz powiedzieć tego, co myślisz, to nie jesteś wolny, powiedział Robert Kennedy. Tym właśnie człowiek różni się od zwierząt, że poprzez mowę wyraża swoje myśli, wymieniając je z innymi, tworząc tym samym lepszy świat poprzez wzajemne zrozumienie, dialog i rozwój. Zanegowanie ludziom wolności słowa i karanie ludzi za słowa jest w rzeczywistości zanegowaniem człowiekowi jego człowieczeństwa i jego rozwoju. Jest to zbrodnia przeciwko ludzkości. Nikt nie ma prawa uprzykrzać drugiemu życia za wypowiadane słowa, bezzasadnie ciągając człowieka po sądach, narażając na straty, na utratę pracy i wsadzają człowieka bezzasadnie do więzienia. Takich sędziów i prokuratorów, którzy to robią, należy oddać pod sąd. Wydaje się też, że osądzanie i skazywanie ludzi za słowa, szczególnie aktywistów polskich patriotycznych elit politycznych, ma na celu eliminowanie Polaków ze sceny politycznej, by zablokować prawdziwym polskim elitom dostępu do władzy w Polsce. Bowiem osoba karana nie może już kandydować na żadne stanowiska publiczne w wyborach. Są to oczywiście podstępne polityczno-sędziowskie zbrodnie przeciwko państwu polskiemu i przeciwko narodowi polskiemu, których to zbrodni do tej pory nikt w Polsce nie osądził. Dodatkowo wspomnieć należy, że artykuł 256 paragraf 1 kodeksu karnego jest wadliwy prawnie i nie może być stosowany do karania ludzi za słowa. Nie ma on do określonych definicji prawnych, na przykład słów faszystowskich czy innych słów totalitarnych. Po drugie, proszę Państwa, teraz odniosę się do zwyczaju. Bo to jest bardzo istotne i niestety w polskim sądownictwie nie jest brane pod uwagę, a jest to część naszej tożsamości narodowej, i sędziowie mają obowiązek po prostu do tych naszych zwyczajów się odnosić. Jeśli tego nie robią, to znaczy, że nie zapewniają nam pełni, realizacji pełni przynależnych nam praw. I w takim przypadku
Sędzia, który nie zapewnia nam realizacji pełnych, wszystkich przynależnych nam praw, nie ma prawa do osądzania nas. Powinien odstąpić do odsądzania, bo jest to naruszenie podstawowych praw człowieka. Zwyczaj. Zawarte w akcie oskarżenia artykuły kodeksu karnego są niezgodne z polskimi zwyczajami, wynikającymi z zasad cywilizacji łacińskiej, do której naród polski od ponad 1000 lat przynależy. Ustrój i prawa państwa polskiego zawsze opierały się na prawdzie, wolności i tolerancji, a przede wszystkim zaś na wolności słowa. To są nasze zwyczaje. Jest to nasza charakterystyka narodowa, wynikająca z naszej tradycji, kultury, tożsamości i religii. I za to nie można Polaków karać. Zawarte w akcie oskarżenia artykuły kodeksu karnego są niezgodne z cywilizacją łacińską, na której normach i zasadach od ponad 1000 lat społeczeństwo polskie funkcjonuje. Wręcz wygląda na to, że artykuły te są oparte o zasady prawa cywilizacji żydowskiej. Przemawia za tym fakt osądzania ludzi za słowa na podstawie prawa apriorycznego, czyli typowego dla cywilizacji żydowskiej, w której osądza się ludzi za przestępstwa potencjalne, czyli wymyślone, podczas gdy w cywilizacji łacińskiej osądza się ludzi a posteriori, to jest za przestępstwa, które faktycznie nastąpiły, czyli tak zwana prawda materialna, za przestępstwa, gdzie jest udowodniona szkoda materialna, za przestępstwa, w których jest konkretny poszkodowany. Zatem wymienione w akcie oskarżenia artykuły z kodeksu karnego, w świetle tych wyżej wymienionych naszych praw cywilizacyjnych, nie mogą zostać zastosowane, tym bardziej, że dotyczą tylko słów, czyli wyrażenia myśli, opinii, a nie czynów, które spowodowałyby w świecie rzeczywistym jakiekolwiek namacalne szkody czy straty. I teraz, proszę Państwa, przytoczę pewne paremie. Consuetudo est optima legum interpres, czyli Justiniani digesta. Zwyczaj jest najlepszym interpretatorem ustawy. Z Encyklopedii Kulu, tom 20, strona 1543, dowiadujemy się, że, cytuję, zwyczaj jest to sposób zachowania osób lub ich zbiorowości utrwalony w świadomości społeczeństwa i powtarzany w określonych sytuacjach bez negatywnych sankcji ze strony otoczenia społecznego. Natomiast powszechna encyklopedia filozofii przy haśle zwyczaj odsyła nas do hasła obyczaj, o którym dowiadujemy się z powszechnej encyklopedii filozofii, tom 7, strona 756, że, cytuję, obyczaj jest to jednolita, powszechnie znana i akceptowana forma zachowania się określonej zbiorowości społecznej, charakterystyczna dla danego obszaru, czasu czy środowiska, nieformalna norma postępowania, uświęcona tradycją, przestrzeganą przez ogół. Obyczaj tworzy normy nieusankcjonowane prawem pozytywnym czy ustawą. Obyczaj był zawsze podstawą jedności i odrębności grupy społecznej. W starożytności posiadał charakter i rangę sakralną, niezależnie od sankcji społecznych. Prawa stanowione wywodziły się z obyczaju i utrwalonej praktyki. Obyczaj, choć niesformalizowany, posiada wszelkie cechy prawa, gdyż wprowadza racjonalność i stałość w postępowaniu i stosunki międzyludzkie. Jest bowiem przejawem rozumnej natury społecznego ustawodawcy. Ma też charakter prawa moralnego. Koniec cytatu. Obyczajem i zwyczajem od ponad 1000 lat przeważająca demokratycznie większość narodu polskiego przynależy do Kościoła rzymskokatolickiego obrządku łacińskiego, który uznaje status godności człowieka jako osoby ludzkiej i wynikające z tego tytułu nasze przynależne każdemu człowiekowi w Polsce nienaruszalne prawa, w tym prawo do życia, prawo do wolności, w tym do wolności osobistej, do wolności słowa, prawo do własności. A więc ten status człowieka jako osoby ludzkiej i wynikające z tego prawa muszą być w Polsce, w
każdym sądzie i w każdym urzędzie respektowane i egzekwowane. Państwo polskie i jego organy, zgodnie z artykułem 30 Konstytucji, muszą stać na straży tych przynależnych narodowi polskiemu praw. Proszę Państwa, mamy zapisane w Konstytucji, że mamy tutaj mieć chronioną naszą godność człowieka i wynikające z tego prawa. Jest to artykuł 30. Na straży tego wszystkiego mają stać wszyscy urzędnicy państwa polskiego, sędziowie i prokuratorzy. A z czego wynika godność, proszę Państwa? Godność wynika z tego, że my jesteśmy dziećmi Boga, czyli wierzymy w Boga. I z tego wynika, proszę Państwa, godność człowieka. Więc wszelkie prawa objawione, dekalog, prawo miłości bliźniego i te wynikające z wiary chrześcijańskiej obowiązują również do realizacji w swoich procesach sądowych sędziów i prokuratorów, i urzędników, i polityków. Tylko kto to stosuje? W świetle powyżej przedstawionych dociekań, osądzanie mnie za słowa na podstawie zamieszczonych w akcie oskarżenia artykułów z kodeksu karnego jest bezpodstawne, bezzasadne i bezcelowe. Stosowanie artykułów z kodeksu karnego do osądzania i karania ludzi za słowa jest zbrodnią przeciwko ludzkości, bo uniemożliwia to rozwój ludzkości w wyniku swobodnej, otwartej i nieskrępowanej wymiany poglądów, pomysłów, idei i jest zaprzeczeniem wolności i idei demokracji. Polska Konstytucja, która zgodnie z artykułem 8 Konstytucji jest najwyższym prawem w Rzeczypospolitej Polskiej, w artykule 54 bezwarunkowo gwarantuje każdemu wolność słowa, a więc i wolność opinii, i zakaz cenzury. Nieuznawanie tego faktu przez sędziów i prokuratorów i karanie ludzi za słowa, na dodatek na podstawie prawa karnego, jest dowodem na to, że sąd czy prokurator złamali polską konstytucję. Proszę Państwa, załączam tutaj jako załączniki artykuł z Warszawskiej Gazety. To jest właśnie ten artykuł, o którym już wspominałam. Teoria spisku jako dowód w sprawie, aby sędzia się tym zajął albo skierował to do prokuratury, ponieważ jeżeli mamy mieć zapewnioną w Polsce wolność słowa, wolność wypowiedzi i debaty publicznej, to ludzie, którzy przynależą do tych organizacji, które wymieniłam, muszą zostać w Polsce ujawnieni i zneutralizowani, ponieważ stanowią zagrożenie dla wolności każdego obywatela polskiego, zagrożenie dla demokracji, zagrożenie dla rozwoju naszego państwa i zagrożenie dla suwerenności państwa polskiego. Więc jest to istota, jest to podstawowa kwestia, dla której to musi być zbadane i ma to bezpośredni związek ze sprawą, która jest przeciwko mnie procedowana. Najpierw należy wyczyścić państwo polskie i struktury państwa polskiego z tego, co tutaj jest po prostu opisane, z tych właśnie ludzi, którzy próbują nam tę wolność słowa i naszą wolność zanegować. Następnie drugi załącznik, proszę Państwa, czyli pierwszy załącznik, to jest artykuł z Warszawskiej Gazety, wydanie od 22 grudnia 2023 do 4 stycznia 2024 roku, pod tytułem Sygnalista ujawnia, stworzono globalną operację cenzury, strona 28-29. Są to dwie strony, ja to sfotografowałam i zamieściłam to. Wszystko również, proszę Państwa, znajduje się na stronie internetowej www.tymczasowaradastanu.wordpress.com w artykule pod tytułem Teresa Garland, akt sprzeciw na akt oskarżenia z wnioskami. Oraz, proszę Państwa, jakby na zakończenie jeszcze jest załącznik numer 2, który również dołączyłam do tego mojego sprzeciwu na akt oskarżenia. Jest to świadectwo lojalności Polaka, oświadczenie o jurysdykcji prawnej.
ja to odczytam, żeby był pełny zakres wiedzy na temat linii obrony, którą stosuję. I to jest, proszę Państwa, pouczenie dla sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie. To jest dla sądu, bo napisałam w dwóch kopiach, dla sędziego i dla sądu. I to jest, proszę Państwa, świadectwo realności Polaka, oświadczenie o jurysdykcji prawnej, gdzie ja informuję sąd i sędziego, kim ja jestem, moje kompetencje oraz informuję o tym, jakie prawa mi się należą i że ja będę żądać realizacji tych praw. No i oczywiście wiadomo, że jeżeli nie będą one realizowane, te prawa, to będzie to dokonanie zbrodni przeciwko ludzkości na mojej osobie i wcześniej czy później takie akty takich postępowań będą po prostu ponownie weryfikowane. Wcześniej czy później myślę, że cały ten zamordyzm minie i po prostu osoby, które nie respektowały naszych praw, będą pociągnięte do odpowiedzialności. Świadectwo lojalności Polaka, oświadczenie o jurysdykcji prawnej Teresa Garland. I tutaj jest mój adres, dane osobowe, pouczenie dla Sądu Okręgowego w Krakowie i dla sędziego pana Bogdana Jędrysa. I to jest Wydział 6 Karny, sygnatura akt 6K2/24, ulica Przyrądzie 7, 31 547 Kraków. Świadoma przynależnych mi praw oświadczam, że jestem córką narodu polskiego, oświadczam, że jestem suwerenem państwa polskiego, oświadczam, że jestem człowiekiem żywym, bytem świadomym, autonomicznym i wolnym do czynienia dobra. Oświadczam, iż jestem osobą ludzką z niezbywalnymi, przynależnymi osobie ludzkiej, moralnymi, naturalnymi prawami człowieka, gdyż posiadam godność. Oświadczam, że jestem istotą duchowo-materialną, stworzoną na obraz i podobieństwo Boga, w wyniku czego w pierwszej kolejności podlegam prawu objawionemu przez Boga, czyli dekalog i prawu miłości bliźniego, potem prawu naturalnemu wyrytemu w sumieniu, a dopiero potem prawu stanowionemu przez ludzi, o ile jest ono zgodne z prawem naturalnym, z dekalogiem, z zasadą miłości bliźniego, o ile jest ono zgodne z przynależną mi wolnością, chrześcijańską moralnością, z dobrem powszechnym, z prawdą i ze sprawiedliwością. Oświadczam, iż posiadam rozum i wolną wolę. W związku z powyższym prawa ustanawiane przez ludzi, które nie mają na celu dobra powszechnego i szczęścia wiecznego, prawa, które są niezgodne z dekalogiem, niezgodne z prawem naturalnym, niezgodne z zasadą miłości bliźniego, prawa, które nie mają uzasadnienia w prawdzie, które są niezgodne z moralnością, prawa, które są niezgodne z dobrem wspólnym ani ze sprawiedliwością, nie mają do mnie zastosowania i nie będę ich stosować również wobec innych osób. Jestem świadoma faktu, że państwo polskie po transformacji ustrojowej z 1989 roku zostało przejęte przez obcych, stanowi korporacyjną spółkę z o.o., która jest instytucją handlową i nie ma nic wspólnego z suwerenem państwa polskiego, czyli z narodem polskim. Jestem świadoma faktu, że w Polsce wdrażane są wewnętrzne zasady i procedury prawne wyżej wymienionej instytucji, firmy handlowej, ustalane i wdrażane przez właścicieli czy pracowników tej firmy, na przykład Sejm, Senat, premiera, prezydenta, sądy, policję i inne instytucje, które są niezgodne z prawem naturalnym, niezgodne z przynależnymi Polakom zasadami cywilizacji łacińskiej, jak i niezgodne z polską konstytucją. W związku z powyższymi faktami, działając w mocy praw suwerena, artykuł 4 Konstytucji, w obronie koniecznej narodu polskiego w celu przetrwania i w celu odzyskania przez naród polski władzy nad swoim własnym państwem narodowym, zobowiązuje się do bezwzględnego spełniania obowiązku służebności na rzecz ojczyzny naszej Polski, to jest narodowego państwa polskiego, na rzecz dobra
narodu polskiego zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania moralnego prawa naturalnego obowiązującego zawsze, wszędzie i każdego. Zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania przynależnych Polakom zasad cywilizacji łacińskiej z racji przeważającej większości demokratycznej, to jest około 90% społeczeństwa polskiego przynależącego do Kościoła rzymskokatolickiego obrządku łacińskiego oraz zobowiązuję się do przestrzegania umowy społecznej narodu polskiego, czyli konstytucji z 1997 roku. Jednocześnie, jako świadoma swoich przynależnych i wyżej wymienionych podstawowych praw człowieka, lojalna wobec państwa polskiego i narodu polskiego, będę wymagać od innych tego samego, gdyż zdaję sobie sprawę, że każde naruszenie przynależnych narodowi polskiemu jego podstawowych praw jest przestępstwem złamania praw człowieka i zakwestionowaniem polskiej państwowości, czyli zdradą. Podstawa prawna, prawo naturalne, prawo narodów do samostanowienia, polska konstytucja, która zgodnie z artykułem 8, który mówi: Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że konstytucja stanowi inaczej. Zgodnie z artykułem 30 konstytucji, który mówi: Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Na odwrocie wykaz przynależnych mi zasad cywilizacji łacińskiej, przekroczenie przez kogokolwiek moich praw podlega karze za przestępstwa przeciwko ludzkości. I teraz, proszę Państwa, przytoczę tutaj ostatecznie wykaz głównych zasad cywilizacji łacińskiej. Więc tak, jeden. Uznanie prawdy obiektywnej za naczelną i bezwzględną wartość etyczną. Uznanie sprawiedliwości i miłości bliźniego jako fundamentów państwa. 3. Szacunek dla godności każdego człowieka. 4. Szacunek dla czasu. 5. Upowszechnianie rodziny monogamicznej i jej ochrona. 6. Nadrzędność etyki nad prawem, czyli prawo musi być zgodne z moralnością chrześcijańską. Tylko wtedy dany przepis prawny jest ważny i wiążący. 7. Poszanowanie rozwoju świadomości narodowej i rozwijania patriotyzmu. 8. Uznanie za cel prawa dobro człowieka z punktu widzenia jego duchowo-materialnej natury przy uwzględnieniu dobra wspólnoty. 9. Bezwzględny zakaz niewolnictwa we wszelakiej formie. 10. Odpowiedzialność indywidualna każdego człowieka czy publicznego funkcjonariusza państwowego za swoje czyny, w tym również za czyny z racji wykonywanych obowiązków. 11. Wolność w granicach dobra moralnego i do granic wolności drugiego człowieka. 12. Równość stron w stosunkach pomiędzy państwem, urzędnikami i funkcjonariuszami, a obywatelem. W Polsce, i to jest koniec, jeżeli chodzi o te zasady, w Polsce około 90% społeczeństwa polskiego przynależy do Kościoła rzymskokatolickiego obrządku łacińskiego, a więc przeważająca większość narodu polskiego uznaje moralno-etyczne wartości religijne, takie jak godność człowieka, prawda, dobro, sprawiedliwość, wolność, miłość bliźniego, czyli solidaryzm międzyludzki. Zgodnie z artykułem 8 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który mówi: po pierwsze, konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Ustęp 2. Przepisy konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że konstytucja stanowi inaczej. Zgodnie z artykułem 30 Konstytucji, który mówi: Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Godność człowieka wynika z wiary, że jest jeden Bóg,
który stworzył każdego człowieka na jego obraz i podobieństwo. Stąd status godności każdego człowieka. Zgodnie z artykułem 53 Konstytucji, który mówi, każdemu zapewnia się wolność sumienia i wyznania. 2. Wolność religii obejmuje wolność uzewnętrzniania, praktykowanie. W związku z artykułem 2 Konstytucji RP, który mówi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, w którym demokratyczna większość Polaków przynależy do Kościoła rzymskokatolickiego obrządku łacińskiego i zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2003 roku w sprawie suwerenności polskiego prawodawstwa w dziedzinie moralności i kultury MP 2003 nr 19, pozycja 290, która mówi, zmierzając ku integracji z innymi krajami europejskimi w ramach Unii Europejskiej w obliczu zbliżającego się referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej stwierdza, że polskie prawodawstwo w zakresie ładu życia społecznego, godności rodziny, małżeństwa i wychowania oraz ochrony życia nie podlega żadnym ograniczeniom w drodze regulacji międzynarodowych. Aby umieć właściwie rozeznać i stosować prawo, musimy odpowiedzieć sobie, kim jest człowiek. Kim jest człowiek? Oglądany od zewnątrz, dwunogi, nieopierzony, kroczący stwór, jak nazwał go Platon. Człowiek jest istotą duchowo-materialną, wyposażoną w sumienie, rozum i wolną wolę, autonomiczną w swoim działaniu, zajmującą naczelne miejsce w hierarchii świata. Człowiek jest osobą, co oznacza jakoby byt stojący osobno naprzeciw wszystkiego. Człowiek jest świadomy swego istnienia i swej wyjątkowej pozycji. Człowiek posiada rozum i tym przede wszystkim odróżnia się od zwierząt. Człowiek jest więc istotą rozumną i wolną. Co jest celem życia człowieka na ziemi? Celem życia człowieka na ziemi jest jego rozwój duchowy i materialny poprzez czynienie dobra, życie w zgodzie z własnym sumieniem, czyli z prawem naturalnym, odkrycie swojego zawodu, powołania, misji, doskonalenia się, osiągając tym samym szczęście ziemskie i przygotowując się tym samym do osiągnięcia szczęścia wiecznego po śmierci. Aby człowiek mógł się rozwijać, żyć sprawiedliwie, uczciwie, czynić dobro i aby mógł żyć zgodnie z własnym sumieniem, osiągając stan szczęścia, wypełniając jednocześnie swój ziemski cel, potrzebuje właściwego, opartego na prawie naturalnym, otoczenia prawno-instytucjonalnego, które umożliwi mu swoją ziemską misję wypełnić. Do tego właśnie przede wszystkim ma służyć prawo. Prawa podstawowe człowieka to prawo do życia, prawo do wolności, prawo do własności. Zasada prawa naturalnego – dobro należy czynić. Szanowni Państwo, to by było tyle. Jednocześnie informuję, że według zasad cywilizacji łacińskiej sędziowie, którzy są cywilizowani właśnie na sposób łaciński, mają brać przede wszystkim zasady etyczne, chrześcijańskie, moralne i właśnie te zasady, które wymieniłam cywilizacji łacińskiej, w swojej ocenie podczas procedowania sprawy. I mogą oni, a nawet mają obowiązek odrzucić te prawa, które po prostu godzą w zapewnienie sprawiedliwego wyroku, który przysporzy społeczeństwu polskiemu dobra powszechnego, czyli bo celem prawa jest dobro. Zatem po prostu o to chodzi, żeby realizować dobro poprzez sprawiedliwe wyroki. Tak samo Javier Hervada, jeden z autorów książki o prawie naturalnym, Prawo naturalne wprowadzenie, on tam wspomina, że kiedy ustawa jest niezgodna właśnie z prawem naturalnym, trzeba ją po prostu uznać jako za niebyłą. I tak powinni osądzać prawdziwi sędziowie. Jest również książeczka pod tytułem Prawo w cywilizacji łacińskiej według chyba Konecznego, o ile dobrze tytuł pamiętam. Autorem jest pan Wojciech Szurgot. Wiem, że można to kupić w wydawnictwie Ostoja, więc tam też bardzo wyraziście są opisane po prostu różnice w różnych systemach prawnych odnośnie cywilizacji, na których zbudowane są te systemy prawne.
My, proszę Państwa, mamy w Polsce mieszankę cywilizacyjną. Mamy tutaj cywilizację z Niemiec, czyli bizantyńską, czyli przerost po prostu formy nad treścią. Pełno procedur, które po prostu są niszczące dla respektowania i realizowania prawa. Mamy tutaj, proszę Państwa, naleciałości z cywilizacji turańskiej, czyli jeszcze spod zaborów rosyjskich, gdzie tutaj za kulisami po prostu realizuje się to prawo poprzez naciski polityczne, wojskowe i tak dalej. Z drugą kwestią, proszę Państwa, mamy tutaj do czynienia również, znaczy z kolejną kwestią, mamy tutaj cywilizację żydowską, gdzie tutaj za pomocą kruczków prawnych i manipulowania słowami, wyrazami, zdaniami próbuje się osądzać ludzi za przestępstwa, które w ogóle nie są przestępstwami, albo tak po prostu przekłamywać całą istotę sprawy, żeby danego człowieka skazać. Więc tutaj, proszę Państwa, mamy połączenie, mieszankę aż czterech cywilizacji: łacińskiej, tej, która jest po prostu narodowi polskiemu przynależna, i ludzie po prostu na tej cywilizacji funkcjonują. Tylko sądy tej cywilizacji nie chcą uznać. I sądy po prostu wydają mi się niejako do realizowania zasad prawa wynikających z cywilizacji bizantyńskiej, żydowskiej, no i turańskiej. Niestety dając się zakulisowo sterować różnym grupom interesów. Także proszę Państwa, tutaj miałabym tyle do powiedzenia. Był to bardzo długi, po prostu bardzo długi występ, ale musiało to być powiedziane, dlatego że jeżeli coś mi się stanie lub zostanę aresztowana, chcę, abyście Państwo wiedzieli, na czym sprawy stoją. Jednocześnie chciałabym, aby to moje dzisiejsze wystąpienie zostało po prostu zarchiwizowane w Instytucie Pamięci Narodowej dla przyszłych pokoleń. Dziękuję Państwu za uwagę. Mówiła w dniu 6 marca Teresa Garland, prezydent elektorski Rzeczypospolitej Polskiej, szefowa suwerennego narodowego rządu polskiego.